Już zaraz sprawdzimy formę Macieja, ale mam nadzieję, że w doskonałej formie. No to może już czas zagrać coś. Od wstępu. I oczywiście, panie i panowie, dzisiejszy gość specjalny audycji Maćka Miernika, Maciej Miernik Show, to coś wyjątkowego, mianowicie kontrabasista Witek Szczurek, grający między innymi z Tomkiem Stańko, czyli jednak Rzeszów. Mówiłem Maciejowi, Macieju, drogi, nie musisz z tym Rzeszowem, dzisiaj może coś innego, ale Maciej jednak, Rzeszów. No to zaczynamy. Szybson. Thank you.
Panie i panowie, czyż to nie pięknie zacząć przywitać się z przyjacielem, którego nie słyszało się tak dawno. Dzisiaj podkładzik malutki, podkładzik dla Macieja. Ze mną Maciej Miernik! Witam serdecznie, witam Maćku. Serdecznie. No cześć. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i witam ciebie. Nie przeszkadza nam ten podkładzik, ja cię troszeczkę tak wprowadzę nam na deskę surfingową, dobrze? No jasne, śmiało. O, proszę, płyniemy, płyniemy, mamy dobrą falę! Przepłynęliśmy troszeczkę, już damy spokój. Macieju, jak się czujesz? Bo my tu trzymamy kciuki, niektórzy wznosili modły, zapalali kadzidełka. I bardzo się z tego cieszę. Widocznie pomogły, bo czuję się w miarę już. Okej. Okay. No ale absencja, słuchaj, prawie miesięczna. To tak niedysponowany no ta, byłeś to mocno. No niestety czasami jest tak, że jest, wiesz, to jest jak sinusoida. Raz jesteś na górze, raz na dole. No ale walczymy, walczymy, wiesz, codziennie walczymy, jak wszyscy. No a powiedz, przyjacielu drogi, jak to było, bo my, koledzy rock'n'rollowcy, bez tabu, ja nie chcę tak ciebie bardzo obnażać tutaj, do ekshibicjonizmu zmuszać, ale no testują na tobie, poddałeś się testowi leków, tak? Tak, 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 tak. To w tej chwili jestem tak zwaną świnką doświadczalną. Tak, tak, ale nie morską. Morską nie. Nie. No, bo ja z morza, ja z nadmorza. Dobrze. Tak. I powiedz mi, no, na początku halucynacje, tak? Nie, może nie, nie tyle halucynacje, ale... Wysypka. Dziwne rzeczy się działy, wiesz, miałem tam takie alergiczne, wiesz, historie, ale jakoś tam poradziliśmy sobie z tym, no. Mhm. Więc wiesz, ale miałem taki, wiesz, dwa momenty dosyć takie, wiesz, w sumie nieprzyjemne, które zakończyły się happy endem, więc wiesz, więc to już jest, mam nadzieję, że to już jest za mną, bo ostatnie kilka tygodni wszystko jest w porządku, więc wiesz, więc wygląda na to, że wszystko się przyjęło, jak to się mówi. Doskonale, bardzo, bardzo się cieszymy, Macieju, i teraz już, no jest Maciej Miernik, jest dobra muzyka, ja nie będę oczywiście mówił, że kiedy Macieja nie ma, to ja państwa zamęczam czymś bardzo glutowatym, niedobrym, zawsze jest dobra muzyka, no ale kiedy już jesteśmy na antenie razem z Maćkiem, to już wiadomo, że będzie wyśmienita muza. Proszę bardzo, Macieju, dzisiejszy bohater, skąd pochodzi? To takie, wiesz, kolekwialne pytanie. No jak skąd pochodzi? Jest to Witold Szczurek, który jest doskonałym kontrabasistą, który, wiesz, który od końcówki lat 70., wiesz, udziela się w takich największych grupach, między innymi był kontrabasistą i basistą Tomasza Stańko, więc wiesz, a wiesz, że Tomasz nie grał z byle kim, a poza tym wystartował w takiej grupie, która się nazywała Sunship. I tam też grali dosyć zacni muzycy. Więc i to był pierwszy taki facet, wiesz, dlatego będziemy dzisiaj na jego temat mówić, bo pamiętam jego występ solowy w klubie Plus w Rzeszowie. Mhm. I pamiętam, że on występował sam z kontrabasem, plus tam do tego jakieś efekty miał podpięte. I gość w ciągu godziny potrafił tak zaczarować w ogóle dźwiękiem i rytmiką i wszystkim, że po prostu ja, mając wtedy, nie wiem, tam 16 lat, odleciałem, bracie, kompletnie. I wiesz, to dla mnie był taki, wiesz, punkowiec jazzu, można powiedzieć. Bo to jest muzyk, który jest w sumie... On jest wykształcony klasycznie, bo on kończył szkołę w Krakowie. Aczkolwiek, wiesz, jest to świetny kontrabasista jazzowy i tak jak mówię, ten jego koncert solowy był taki bardzo jakby ważnym etapem w moim życiu, gdzie pokazał mi, że wiesz, nie ma żadnych granic, zabrania się zabraniać i wiesz, i mimo to, że wtedy byłem na etapie bandów typu, wiesz, Joy Division i tak dalej, wiesz, strasznie jak gdyby doceniałem to, że gość ma taki, wiesz, taką wolność w tej muzyce. Tak jest, tak jest. To mnie bardzo urzekło i stwierdziłem, że nie możemy pominąć Witka Szczurka, który w tej chwili występuje jako Witold Rek, bo od iluś tam lat mieszka w Niemczech,
aczkolwiek jest, wiesz, no Niemcy, Polska jest dosyć blisko, więc wiesz, generalnie on jest obywatelem świata. I, wiesz, no oczywiście, tak jak muzyka bez języku internacjonalna. No ale to, słuchaj, to taki kolega starszy, 64-letni, urodzony 18 października 55 roku. W jakim szpitalu rzeszowskim? Tego nie wiem. Tego nie mam pojęcia i nie wiem, wiesz. Nie wiem. Chciałem cię czymś zaskoczyć. Nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy. No jak to możliwe? Tak. Aczkolwiek tych szpitali nie było wiele, bo były dwa No to w tym jednym. Z tym jednym na pewno. Doskonale. Słuchaj, ale facet, jeśli chodzi o dyskografię, no to absolutnie tutaj może zabłysnąć przed wieloma. Wieloma, bo od 78 roku do, ojejku, do obecnych czasów, 2008, ale czekaj, nic nie ma nowego. Wiesz co, on teraz więcej, wiesz, klasyki, ja jak wchodzisz na Wikipedię, to nie wszystko jest, wiesz. Nie, myślę. Właśnie tutaj mamy tylko jako Witold Rek. Tak. No i mamy, słuchaj, no absolutnie fenomenalny, słuchaj, zapis praktycznie po kilka płyt rocznie od 78 roku. No a z Tomkiem Stańko tak jakby zatrzymana historia od 70, 75, 84, 86, 88 aż do 2008. To tak jakby zakończył ktoś opowieść życiem Tomka Stańki. No w pewnym sensie tak. On z Tomaszem wydaje mi się, że w 82 roku zaczęła się ich wspólna podróż muzyczna i wiesz, no i generalnie przez generalnie całość lat 80. tak do 80. pewnie 8. Był w składzie i tam wiesz, w różnych kombinacjach oni występowali, bo tam mieli, wiesz, różne przetasowania w grupie, aczkolwiek wiesz, cały czas ta współpraca ich, wiesz, była, aż generalnie oni utrzymywali ze sobą kontakt do końca, wiesz, do momentu, kiedy Tomasz zmarł. A to było tak niedawno, naprawdę niedawno, bo dwa lata temu, prawda? Dokładnie. Więc wiesz, więc mówię, to taki, to jest, wydaje mi się, oprócz Sławka Kulpowicza, to Witold chyba był drugim muzykiem, z którym Tomasz Stańko tak długo współpracował, więc wiesz, no, nie ma żartów. Poza tym, wiesz, dwóch ludzi z Rzeszowa. Dokładnie. Nie ma lipy. Słuchaj, w związku z tym gramy. Gramy, Maciej, bo to audycja muzyczna, a przed nami jeszcze mega kosmiczny, 12-minutowy na pożegnanie utwór, ale teraz wybrałeś prymkę, więc czas na prymkę. Na prymeczkę, tak jest. Na prymeczkę, która już w tym momencie na naszym adapterze zostaje odpalona. We'll be right back.
Pięknie, 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 panie i panowie. Maciej, doskonała muza. No, cudna, bracie. Jak pomyślisz, że to było nagrywane w 78 czy 9 roku, to jest naprawdę do przodu. No, to kwintesencja, ja ci powiem, w tamtych latach najbardziej tego jazzu nienawidzę. Tak zwanego fusion, tych eksperymentalnych dźwięków i odradzającego się takiego nurtu smooth. Ale to fusion, takie troszeczkę chaotyczne i ten no najgorszy jazz lat właśnie końca 70., a początek 80., a tutaj absolutnie rewelacyjna stara szkoła jazzowa, coś pięknego. Coś pięknego, wiesz, słychać tutaj Parkera, Hancocka. Oczywiście, od bebopu, starego, tak, naprawdę tak, starej tak, szkoły, tak, rewelacyjne rzeczy. Połączyli stare z nowym i zrobili to naprawdę z wielką finezją. I to żyje. I to dzisiaj tego słucha się wyśmienicie. I tak jak powiedziałeś właśnie, no nie można powiedzieć, że aż tyle lat minęło, prawda, w jazzie. Mhm, dokładnie. No to Maciuś, chyba już się żegnamy, bo mamy zaledwie 13 minutek utwór. Chcemy zagrać na pożegnanie no w całości, bo jest to audycja muzyczna, wyjątkowa, tworzona przez ciebie. Tak, dokładnie. I utwór, który wybrałeś, to również element z płyty z 79 roku, tak? Tak, tak. To jest ta sama płyta, jest zespół Sunship
płytki pod tytułem Follow Us z roku 79. No to Maciuś, ja patrząc na zegar już muszę odpalać muzykę. Serdecznie ci dziękuję i przyjacielu, mam nadzieję do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Tak jest, mam nadzieję do usłyszenia i żegnam się. I wszyscy słuchacze trzymają mocno, mocno, mocno kciuki za Maćka Miernika, aby z nami połączył się w przyszłym tygodniu. A teraz Mrówka. Jak wiem. Bardzo ciekawy tytuł. Ale my już zaczynamy i kończymy. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko, Marcin Filipowski z Maciejem Miernikiem. Trzymajcie się. Unadęgo weekendu. Takich ryb wielkich życzę. O, proszę Państwa, to jest sensacyjny, tak. Tak się zaczynały wszystkie seriale sensacyjne, kryminalne. Znamy ten motyw. Oczywiście.